internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. W Jaśle trwa drugi dzień jarmarku pogranicza. Mieszkańcy okoliczni również z innych miejscowości mogą przyjechać tutaj, skosztować regionalnych produktów, a także obejrzeć ciekawe rzeźby oraz inne rękodzieła artystyczne. Ze mną jest jak dzisiaj pan nasze Adam Lopała, która przetrwała w Chodziście. Proszę mi powiedzieć coś na temat Bartucci wszedł w posiadanie tych wiosek. I tak stopniowo jego władzy zaczęli podlegać wszyscy mieszkańcy okolicznych wsi. Bartucci był okrutnym panem. Lud go nienawidził, ponieważ hrabia tyranizował ludzi i zmuszał do katorżniczej pracy. Kto odmawiał posłuszeństwa, tego pan duży torturowali. Noc w noc słychać było płacz i lament ludzi męczonych razami pandurów Bartucciego. Ludzie w tej beznadziejnej sytuacji zaczęli strasznie przeklinać Bartucciego, życzyć mu, aby po śmierci przemienił się w konia i aby służył kartom. Bartucci w jednym czasie zmarł, a jego śmierć przeniosła poddaną ulgę. Nie minęło wiele czasu od śmierci Bartucciego. Ciemną nocą, rękowiec do towarnego, z zabawy karnawałowej wracał cygan Kandracz wraz ze swymi towarzyszami. Zmęczony Kandracz zatrzymał się przy skrzyżowaniu dróg pod zamkiem i po przypaleniu fajki zaczął opowiadać swym kompanom. Kiedyś to były czasy, kiedy graliśmy Polczajemu i Bartucciemu, którzy nawet i tydzień bawić się potrafili, jeszcze im było mało. Teraz się człowiek tuła po tych wsiach i ledwie 3 grosze zarobi. Muzykanci rozczarowani kiepskim utargiem byli gotowi za dobrą zapłatę nawet samemu czartowi zagrać. Kiedy tak sobie rozmawiali, usłyszeli nagle, że z daleka po zamarzniętej drodze zbliża się jakiś powóz. Ani się nie obejrzeli, a powóz już stał przed nimi. Wystraszony Kandracz i jego towarzysze już po chwili, sami nie wiedząc jakim cudem, siedzieli w jego środku. Powóz ruszył. Konie zaczęły pędzić w stronę Klazan, przed którymi rzuciły się wprost do Antawy. Muzykanci nie zdążyli nawet wydać okrzyku, a już byli pod ziemią w pięknym pałacu. Na rozkaz wyszli z wozu, weszli do pałacu, w którym było wielu dobrze urodzonych panów gości. Po chwili zaczęli przygrywać. Hej, 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 nasze śpiewogranie, a potem inne zemplińskie czardasze, a panowie podskakiwali w tańcu. Muzykanci, będący w tak dobrym nastroju, przy takich wspaniałościach, nie spostrzegli się nawet, że im czarci rozkazują. Kiedy umęczyli czartów tańcem, sami wyszli na zewnątrz, by odpocząć. Nagle słyszę dobiegającą ze stajnią rozmowę. Głosy wymieniające różne imiona, a wśród nich i imię Bartucciego. Oświeleni winem cyganie podeszli bliżej do stajni, ale zobaczyli stojące tam jedynie konie. Zapytali więc, gdzie jest Bartucci? A Bartucci przemówił do nich ludzkim głosem. Po krótkiej rozmowie poradził im, jak mogą wydostać się z piekła. Ostrzegł ich, aby przy wyjściu nie brali proponowanych pieniędzy, ale aby poprosili o węgiel, który jest im potrzebny do kowalskich prac. Czarty przystały na ich prośbę i pozwoliły im wziąć sobie tyle węgla, ile są w stanie unieść. Ku ich wielkiemu zdziwieniu, kiedy byli już w domu, węgiel przemienił się w pieniądze. Teraz nie było już biedy ani u Kandracza, ani u jego towarzyszy. Ba, nie żałowali sypnąć groszem ani tym, którzy wciąż cierpieli biedę. Bartucci dalej służył siłą piekielną. Kiedy jego żona dowiedziała się od Kandracza, jak cierpił mąż, chciała odkupić jego złe uczynki, których dopuścił się względem swych poddanych. Kazała zbudować dom biedy, którym opiekowano się biednymi i samotnymi, oraz kościółek, który zachował się do dzisiaj na podzamkowym cmentarzu, otoczony grobami Bartucci i prostych ludzi. Tyle legenda. Tam mam zaproszenia do tego skansenu i jeszcze jak pogoda dopisze, bo
a przeważnie zawsze trzaskamy. To by w sumie jakieś 5-6 tego typu który kiedy się da odlaski, stawca, bo głównie, głównie wystawiam, a pokazuję, sprzedaję w małych ilościach. Gibocz we czynu czasu hodował z mojej promisu serdami, a swoje marzyku od serdy musiał z każdej pracy. A zdrowia, żeby miał siłę i jeszcze jakieś pomysły ciekawe. Dziękuję.